przygotowania do wesela. Tak właśnie się prezentuję o jakiejś godzinie 12, lecę zaraz pod prysznic, szybko się umyję. Włosy były mi te wczoraj, już są, wiecie, zawinięte na ten pasek od szlafroka, więc one przez całą noc się robiły i w ogóle jeszcze inaczej jakoś pozawijałam. Więc jestem ciekawa efektu finalnego, później Wam na pewno pokażę, jak będę rozplątywać. Na razie jeszcze trochę pochodzę w tym jakby pasku od szlafroka. Mam na twarzy już też maseczkę z retinolem, tą z Rossmana od Isany. Bardzo ją lubię, naprawdę polecam Wam bardzo, bardzo tą maseczkę. Naprawdę świetnie działa, jest mój faworyt, jeżeli chodzi o takie maseczki właśnie drogeryjne. Tak więc, kto jeszcze o niej nie słyszał, to naprawdę lecie do Rossmana i kupujcie, bo kosztuje grosze. No i właśnie mam na twarzy, nie nakładam na całą, trochę na czoło, tutaj na policzki i na brodę. Ogólnie z moją twarzą, z moim stanem cel, jeżeli oglądaliście poprzedniego vloga, to wiecie, że miałam takie trochę problemy, jak to przed typowymi ważnymi wyjściami. Zawsze coś musi nam wyjść na tej twarzy, to jest po prostu chyba standard, więc trochę już jest lepiej. Mam nadzieję, że jak zakryję to podkładem, zrobię taki mocniejszy makijaż, to ta skóra będzie wyglądać w miarę czysto, więc bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba. I teraz tak patrzę, że ta brew totalnie jest jasna, ta jest totalnie ciemna. Nie wiem, o co chodzi, nieważne, lecę się myć i odezwę się do Was, jak już będę po kąpieli. Jestem już po kąpieli, nałożyłam też pielęgnację. Jednak chcę zacząć wcześniej się ogarniać, bo tak, wiecie, siedzę i tak myślę sobie, kurde, dopiero jest prawie 13, już mam tyle czasu, ponad 2 godzinki, ale to tak się wydaje, boję się, że te włosy mogą tak dobrze, wiecie, nie wyjść. Tak więc za maks pół godzinki je rozplątam i pokażę Wam właśnie, jak one wyglądają, a postanowiłam, że teraz tak szybko pokażę Wam pielęgnację, dlatego że uważam, że pielęgnacja jest najbardziej istotnym krokiem właśnie, aby ten makijaż był taki trwały, dobrze się trzymał, więc użyłam dzisiaj trochę droższych produktów i pierwsze, co nałożyłam, to ten tonik od Pixi z witaminą C. Naprawdę ja go bardzo lubię, szkoda, że jest taki drogi, nie wiem, czy jak go zużyję, to kupię pełnowymiarowy produkt, zobaczę, zastanowię się, ale naprawdę super mi się sprawdza, mam go praktycznie równą połowę, więc nałożyłam go właśnie i skóra jest naprawdę fajna, taka, wiecie, naturalny glow. Na razie wszystko fajnie wygląda, jak widzicie tutaj broda, tak ona wygląda. Te zmiany są delikatnie zaczerwienione, ale nie jest najgorzej. Jako serum użyłam tego produktu od Mixy. Może nie jest to jakoś mega drogi produkt, ale uważam, że naprawdę świetnie działa, bardzo dobrze nawilża. Jeżeli chodzi o kremik, to mam tu taki nawilżający kremik różany od Fresh i postanowiłam, że najpierw sobie zrobię makijaż oka, brwi, trochę oczy, kreskę. Później rozplątam te włosy i na końcu zrobię jakby podkład i tak dalej, konturowanie, bo mówię, troszkę się obawiam, że te włosy mogą mi nie wyjść, a jak będę je jakby kręcić ponownie lokówką, no to zajmie mi to plus minus 30-40 minut, tak jak zwykle mi się schodzi, bo ja tych włosów mam sporo i jednak one są długie, wiecie, to jednak się schodzi, żeby wyszły fajne loki, więc bierzemy się za to, jest godzina prawie 13, jakoś chyba 10 minut przed 13, więc mam jakoś tak 2 godzinki, tak więc zaczynamy się ogarniać. Makijaż oka, nie wiem, czy będę jeszcze coś poprawiać, czy dodawać się tego cienia jakby ciemniejszego tutaj, bo no nie widać tego tak bardzo, ale delikatnie tu dodałam brązu. Zobaczę, wiecie, jak będzie jakby cały efekt właśnie z tymi też włosami, bo nie chcę też tak przesadzać. Na razie jakby zostawię tak, jak jest. Wyszło mi przepięknie, w ogóle wyszło mi tak mega dzisiaj ładne brwi. Zrobiłam sobie też w międzyczasie kawkę, więc będzie kawka pita. Oczywiście jeszcze co do pogody. Jestem trochę taka... Mam takie mieszane uczucia, bo słuchajcie, na dworze jest fatalna pogoda, pada, leje od rana chyba, jest okropnie, naprawdę. I ja nawet nie wiem, co ja założę na tą sukienkę. Nie mam w ogóle żadnej takiej kurtki, która by pasowała na taką elegancką sukienkę, więc będę na bieżąco pewnie coś wybierać. I też jestem ciekawa, jak te włosy ogólnie, tak wiecie, przetrzymają, bo ja jestem z tych dziewczyn, których włosy po prostu jak jest wilgotno, jak pada deszcz, one się autentycznie prostują i to jest... standard, zawsze tak było. Bądźmy dobrej myśli, ale no na razie pogoda jest okropna, ale dobra. Łyk kawki, ogarnę zaraz te włosy i pokażę Wam teraz, czego użyję do całego ogólnie makijażu. Może zaczniemy od tego, co już mam zrobione, czyli brwi. Użyłam tej pomady od NAM. Oczywiście przedtem było takie masełko z Anastazji. Tutaj mam jeszcze też taką kredkę do brwi z Anastazji, naprawdę jest świetna. I oczywiście standardowo niezastąpiony żel do utrwalania brwi właśnie od Benefitu. Jeżeli chodzi o eyeliner, no to mam ten od Eveline Variet. On jest moim zdaniem najlepszy, on mi się nie ściera, nic takiego, wiadomo, szczoteczki, pędzelki. Nałożyłam ten korektor właśnie na
na powieka i on też będzie pod oczy, bo jest taki fajny, bielutki, jaśniutki. Jeżeli chodzi o te cienie takie brązowe, beżowe, to z tej palety, a co do palet, to tak, rozświetlacz Anastazja. Jak widzicie, przepięknie się mieni, są tu super rozświetlacze. Jeżeli chodzi o produkty takie na twarz, to może zaczniemy od, czekajcie, bo się trochę zakręciłam, dobra, od podkładów. Ogólnie mam trzy. Zastanawiam się nad Estée Lauder Too Faced i Fenty, czy nie zmieszać. Na pewno będę mieszać, ale nie wiem dokładnie jakie podkłady. Jeżeli chodzi o puder, to mam tutaj puder od Huda i tu mam w ogóle nowy, więc się będziemy używać nowego pudru od Huda. Właściwie no tu mam taką wersję mini, a tu mam wersję pełnowymiarową. Dalej lecimy do różu, będzie start. Jeżeli chodzi o kremowy bronzer, to jest to ten od Lexi z Ingrid. Ja mam odcień espresso i naprawdę bardzo, bardzo lubię ten bronzer. Zobaczcie, w ogóle nawet sporo już jakby zużyłam. O, tak wam pokażę może. Naprawdę sporo. Hello, tu jestem ja. A jeżeli chodzi o dalsze produkty, nie kremowe, tylko właśnie jakby suche, to użyję tej palety, na pewno bronzera, trochę różu. A do utrwalania makijażu mam te dwa produkty. Jeden jest z Sephora, drugi jest z Urban Decay. All Nighter to jest taki chyba top najmocniejszy utrwalar do makijażu, więc prawdopodobnie albo pomieszam oba, albo użyję jeden z nich. A jeżeli chodzi o usta, to mam tutaj dylemat. Na pewno będzie to któraś z tych pomadek od Maybelline, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo trwała. Już nieraz miałam możliwość testować i naprawdę one są nie do zdarcia. A jeżeli chodzi o konturóweczki, to mam tutaj taką z L'Oreal, bardzo jasną, taką bardziej nude. A tutaj mam od Lexi numerek 3, naprawdę przepiękna konturówka. Ja w ogóle uwielbiam Lexi i kosmetyki jej naprawdę dobrze mi się, bardzo dobrze nawet mi się sprawdzają. Tak więc tak się prezentują właśnie te kosmetyki. No i zaraz przechodzimy już do całego makijażu twarzy. Otworzymy teraz ten puder. Kupiłam go niedawno w sumie. Miałam taką miniaturkę w kalendarzu adwentowym i postanowiłam, że kupię pełnowymiarowy produkt. Niecałe 200 zł, więc w sumie sporo. Warty naprawdę każdego grosza. Serio, jest świetny. Bardzo ładnie utrwala i tak wygładza, więc na pewno go użyję. I pisałam z Kasprem i ma być jakoś około 15. Jest po 13, więc idę teraz zjeść obiad, żeby nie zapomnieć o jedzeniu, bo pamiętajcie, przed imprezami przede wszystkim musicie być nawodnieni i najedzeni, bo inaczej, jeżeli pijecie alkohol, no to wiadomo, co się stanie. Ja polecam, żeby właśnie się nawadniać, wypić jak najwięcej tej wody i przede wszystkim zjeść taki posiłek nie objętości, bo duży, ale taki po prostu wysokokaloryczny. Wiadomo, żeby też był w miarę zdrowy. Nałożyłam sobie konturówkę i w sumie taka delikatna jest ok. Jeszcze tylko nałożę trochę cienia pod, jakby wiecie, no na dolną powiekę, żeby nie było tak blado. Ogólnie makijaż wyszedł naprawdę bardzo ładnie, jest dosyć mocno kryjący, aż czuję, powiem wam, po tym podkładzie Estée Lauder takie ściągnięcie na twarz. Myślę, że na spokojnie sobie jeszcze włosy zaraz ogarnę i tak naprawdę będę praktycznie gotowa. Zastanawiam się jeszcze, czy nie dać sobie trochę tego cienia. Zaraz wam pokażę z bliska, jak to wygląda. I wcześniej też była mama po sukienkę, bo poszłam ją uprasować. Na sam koniec jeszcze sobie tylko psiknę utrwalaczem, przyczeszę rzęski i praktycznie chyba wszystko. Jeżeli coś tam jeszcze, wiecie, dodam, to na pewno wam dam znać, ale też nie chcę, wiecie, aż tak przesadzać, bo wolę wyglądać no, w miarę, powiedzmy, naturalnie. Wiem, że to brzmi śmiesznie, bo jestem full tapeta i to naprawdę taka konkret. Ale wiecie, nie chcę też, żeby ten makijaż był aż taki mocny. Już zdejmuję ten pasek, bo i tak już jest późno. Ogólnie przód wyszedł całkiem chyba ładnie. Jak się prezentują włosy? Ogólnie już widzę, że będę musiała poprawiać, nic nowego, wiedziałam, że tak będzie. Ja zawsze robię coś takiego, żeby te loki jakby rozłożyć troszeczkę. Kurde, nie no, jestem słabo, trochę leci mi z nosa. Dobra. Dobra, coś takiego. Ogólnie myślę, że z boku wygląda to całkiem ładnie. Trochę może nas za bardzo się zakręciły. Nie, no jest okej.
Dobra, a ja nie wiem, czy w sumie mam jeszcze kręcić. Słuchajcie, nie mam pojęcia, bo one wiadomo, trochę jeszcze rozprostują się przez te 2 godziny. Więc w sumie zastanawiam się, tak? Może tu trochę? Jest godzina, słuchajcie, w pół do jakoś. I oczywiście wiedziałam, że nie zdążę. To znaczy, wiadomo, zdążę, ale Kacper będzie na mnie zły, bo będzie musiał po prostu na mnie czekać, więc już bez przedłużania ogarniam te włosy i zaraz się wam pokażę finalnie. Jestem już praktycznie gotowa, tylko idę się szybciutko ubrać, już Kacper jedzie, więc dosłownie wszystko robię na takim spicie, że aż po prostu już wiecie jak to jest. I ogólnie z włosami zrobiłam tak, że sobie je podtapirowałam trochę i myślę, że one tak jakby wyglądają najlepiej. Napsikałam mega dużo lakieru, ja nie wiem, jak ja je jutro zmyję, w sensie jutro, czy tam pojutrze, nie, no pojutrze chyba. Wiadomo, że te loki, ja musiałam psiknąć tak dużo lakieru, bo te loki się, wiecie, one i tak by się rozprostowały, ale ogólnie myślę, że wygląda to całkiem ładnie. Nie wiem, może... Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, ale myślę, że... Wiecie, są jeszcze takie sztywne, ale mówię, to jeszcze jest jakieś 2 godziny do wesela. Do wesela? Do ślubu. Do wesela. Ślub za godzinę, więc wiecie, pada deszcz, więc po prostu chciałam się zabezpieczyć, żeby one naprawdę trzymały się długo. Jak się nie będzie trzymać, no to będę zawiedziona, ale po takim czymś myślę, że będzie spoko, więc zakładam szybko sukienkę. Ogólnie była awaria, moja mama przypaliła moją sukienkę, więc już po prostu prawie się popłakałam, ale już mówię, nie mam makijażu, więc się uspokój, ale dało się jakoś to ogarnąć. Po prostu już był taki, wiecie, ciśnienie. Nałożyłam też na usta tą pomadkę, tą jednak ciemniejszą, bo mam bardziej taką nude. To jest numerek, zaraz wam powiem, 65 i ją też biorę na wesele, jakby żeby, wiecie, tak na wszelki wypadek. O, te włosy sobie tam się tak tymi spinaczkami. Mam takie w ogóle spinaczki z Action. Kupiłam je za chyba 4 coś i naprawdę są świetne, dlatego że jest w opakowaniu 10 sztuk i zobaczcie, takie o, zwykłe... Co ja wam pokazuję? Takie zwykłe spinaczki, klipsy są super. Mam już sukienkę na sobie i powiem wam, że nie widać bardzo tego. Tu jest tu. Teraz będzie to pewnie widać, jak wam pokazałam, ale ogólnie jakby nie jest źle i ona jest taka dosyć długa, śna. I tu ma właśnie rozporek na nodze i jest przepiękna, taka właśnie czerwona. Założyłam też szybko kolczyki, nawet słuchajcie, ta dziurka mi nie zarosła, więc cool. Psikam się jeszcze całkowicie tym sprayem do makijażu. I pakuję, biorę na pewno puder, pomadkę, stwierdziłam, że wezmę jeszcze kredkę czarną, zobaczymy, wiecie, jakby mi się tu zmyło coś. No i teraz wam pokażę buty, jakie biorę. To są w ogóle takie czarne szpilki, ja nigdy w szpilkach jakby nie chodziłam zbytnio, ale te naprawdę są przewygodne, są chyba z lumpa, takie, wiecie, zwykłe, czarne. A jeżeli chodzi o takie moje ulubione, najlepsze jakby buty na wszelkie imprezy, to są po prostu zwykłe baleriny, takie jakby... welurowe z handemu. One mają chyba już 4 lata. Serio, mega dużo i one są takie, wiecie, już rozwalone, rozchodzone, ale są tak wygodne, że jak zakładam te buty, to ja po prostu mam wrażenie, że... Kurde, muszę to przetagować. To ja mam wrażenie, że po prostu nie mam butów, więc są naprawdę fajne, więc idę szybko jeszcze to ogarnąć i tak naprawdę ten film powoli będzie dobiegał końca. Strasznie aż mi się ręce trzęsą z nerwów jakby, bo wiem, że... W sensie z nerwów. Wiem, że po prostu jestem troszkę, no, nie gotowa jakby jeszcze. A już jedzie Kacper, więc jestem zła, że się nie ogarnęłam, nie wyrobiłam. Mogłam trochę tego podkładu jednak na szyję wziąć. Jak widzicie, oczywiście nie zrobiłam tego, więc nie róbcie tak jak ja. Po prostu jestem nieogarnięta dzisiaj. Przyszłam się tylko tutaj szybko pożegnać, bo już czeka na mnie Kacper i tak już jestem mega spóźniona, więc jeżeli coś uda mi się jeszcze nagrać, wiecie, tak w całości, żeby było widać sukienkę i mnie ogólnie, żeby ktoś mnie nagrał, na przykład Kacper oczywiście, to wam na pewno wstawię. Jeżeli nie, no to po prostu musi wam wystarczyć jakby to, co wam teraz właśnie pokazałam, tak więc jeżeli filmik wam się spodobał, to koniecznie zostawiajcie dużo łapeczek w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym filmie, ja już lecę, bo się mega śpieszę, tak więc do zobaczenia, buziaczki, trzymajcie się i pa pa. Przecież jak zwykle musimy się stanąć.